16. Co teraz będziesz robił, Karol? Tak, teraz będziemy, teraz będę starał się zawiązać, przywiązać żyłkę do dolinki muchowej, no i jako, że to jest taka specyficzna ryba troć, że niespecjalnie przejmuje się grubością żyłki, więc można sobie spokojnie użyć żyłki o grubości 0,33 mm. Ale to się wiąże potem z taką nieprzyjemną, z taką dosyć nieprzyjemną rzeczą, że po prostu żółka jest zbyt mocna, więc często można sobie uszkodzić linkę. No ale cóż ci nie robi naszych rybek. Natomiast to patrzę, wiesz, to żeby ryby, no, żeby sprzęt to jest nieważne. Ważne jest to, żeby były ryby w rzece i żeby ta rzeka wyglądała normalnie, nie tak jak tutaj. Czy tutaj też pół biedy, no, przynajmniej są paliki. Specjalnie chyba dna nie ruszyli w rzece. Natomiast to, co wyczyni tam na dole Regi, no to po prostu to jest skandal. Tego, kto chroni tereny zalewowe przed zalaniem, powinno się zajać. Spróbuj to strzelić, dziadu. Od tej strony, na strony spróbuj strzelić, od mojej. Dzięki. A nie, oni tu 3 minuty stoją, znaczy pół godziny i nic. No. Ale pozwól. To strzelić trzeba porządnie i strzelić delikatnie na plecionce to. Widziałeś to? Jakie wrażenia z dzisiejszej troci? Może z wczorajszego dnia, z dzisiejszego? No dopiero praktycznie zaczynamy coś więcej wędkować. Wczoraj było pięknie, tylko wiecznie. Natomiast wrażenia są zawsze bardzo pozytywne. A jak rybka? No rybek jak na lekarstwo. Jeżeli chodzi o nas, to na cienko niestety. Mamy nadzieję, że kiedyś to się wszystko zmieni. Zobaczymy. Nas przede wszystkim interesuje spotkanie. Spotkanie tutaj z chłopakami, których łączy nas wspólna pasja.
na południu. Można, ale nie wolno. Opiekujemy się głowacicą. Staramy się zwiększyć jej populację. No, z różnym skutkiem to czasem bywa. Ale działamy w każdym razie. Jesteśmy klubem o podobnych strukturach, o sposobie działania, jak i tutaj na Pomorzu. Także miło nam zawsze przybywać tutaj z kolegami. Roboty jest. A zimą? A w którym miejscu? Za żelaznym mostem, jak działki ogrodowe, te ogródki. W Trzebiatowie, tak? Tak, w Trzebiatowie. Złapałem, przeszedł tam kolega, mi odmierzył, zważyliśmy. Przeszedł kawałek dalej, wahadłówka się odczepiła, zagrawki spadła do wody. I złapaliście ją? Nie, wahadłówka poszła. A w dniu wczorajszym też był jakiś sukces? Nie, wczoraj nic. Wczoraj nic. Wczoraj tam znajomemu wyszedł za tym zapachu. Nie, 2,60. 2,60? 2,675. O, zaraz nie. Bardziej opłacalne dla wszystkich, bo wtedy przyjeżdżają ludzie z całej Polski, jak wielu. Bo to się roznosi, to się zrobiło modne przede wszystkim, to się roznosi pocztą bandytową, że w tym momencie będzie przyjeżdżało do nas więcej. Dzisiejszą turę, jak się drugą wyrał kolega Waldemar Talarek, złowił jedyną rybę dzisiaj o wadę 2680. Kolega z Trzebiatowa. I teraz już mogę ogłosić, zresztą większość miała okazję przeczytać na tablicy wyników, niemniej z mojego obowiązku przeczytam wyniki w ogóle zawodów Leskiej Troci. I tak, pierwsze miejsce, to był zwycięzca dzisiejszej tury, kolega Waldemar Talarek, 2680. Drugie miejsce, Marcin Cybulski, Mielno, 1335. Trzecie miejsce, Domolowski Tomasz, 1245. Zamianowskie bodajże z Nowogardu, tak? Tak. I czwarte miejsce kolega Igor Pomorski z Szczecinek, 1080. No myślę, koledzy, że zawody pomimo małej ilości ryb należy uznać za udane. Nie było protestów, nie było żadnych kombinacji. Także no jak będę strzelał do kłusowników, mam nadzieję, z tej wiatrówki, to jest najgorsza rzecz. Dzieci zarobią dzień o wiele więcej i o wiele większe. Tego wam wszystkiego życzę. Dziękuję bardzo.
bardzo dziękuję serdecznie. Pan Waldemar Giżanowski. Igor, a gdzie ty uciekasz? Jeszcze to nie wszystko. Nie. Waldemar Giżanowski ufundował wyjazd 16-godzinny na Dorsze Nordykiem. Czy jest reprezentacją Marka Szymańskiego z racji tego, że patronatem medialnym jest Dziennikarski Świat? Naszą imprezą to nie jest teraz obręczenie pucharu za pierwsze miejsce. Bardzo cię proszę, Marku. To jest puchar do pana Waldemara Kanarka. Będzie ładna rywalizacja. Proszę bardzo, zwycięzca ze zwycięzcy. Dziękuję Marku. Krzysiek, ufundował rejs foto. Wszystko jest tutaj napisane. Wędeczkę firmy Fishing Rod, pracowni wędkarskiej. Jest to wędeczka na naszym blanku, stronką do kijaszek. Wiem, że nie ma serwisza, prosimy, żeby wręczył na zwycięzcę. Jest to nagroda za pierwsze miejsce. Jest tam napisane wszystko, dedykacja, także jest. To jest bardzo fajnie. Zestaw czynek do czegoś w firmie Bebon. Do tego dodajemy coś ekstremalnego. Voucher od Federer Kaltor na 4 osób na temat jego